Witam Was serdecznie po krótkiej przerwie. Dziś pokażę, jak łączyć korpusy szafek i dlaczego, która metoda jest lepsza od, jedna metoda jest lepsza od drugiej, dlaczego. Wiadomo, że nie mówimy o wierceniu na wiertarce wielowrzecionowej, bo na skalę przemysłową robi to się w ten sposób, bo jest najbardziej ekonomicznie. A dlaczego najbardziej ekonomicznie? Bo w współczesnych czasach, jeżeli jest płyta na CNC, to wszystkie otwory od razu za jednym zamocowaniem wierci nam maszyna pod kołki, pod półki, pod wszystko. Nikt się nie pierdzieli potem z maszyną wielowrzecionową, z wiertarką, tylko wieńce są wiercone, więc po prostu jedno z drugim musi pracować. Ale nie każdego stać na CNC, nie każdy potrzebuje CNC, więc większość ludzi szał jest teraz na domino i wszyscy, że domino. Ja też mam domino. A propos domina, muszę Wam pokazać, bo strasznie mnie wkurza to, że na przykład piątki, 5-milimetrowe frezy do domina rwą się jak tylko w twardszym drzewie za szybko puszczę, to ten bit od razu, ta końcówka, tak, ostatnio 3 ułamałem. I odkryłem firmę, która robi, tu pisze zresztą, pokażę Wam to potem w zbliżeniu, oni robią do domino wszystkie frezy i do 500 i do tego większego, to jest chyba 700. I to jest firma CMT i jest robione we Włoszech, no abstrahując od tego. Domino nie jest złe, sam mam i stosuję często, ale mówienie, że domino jest najlepsze, to tak jakbym mówił, że do mechanika, ty wiesz co, wszystkie naprawy musisz, może zrobić tym kluczem, on jest najlepszy. Przecież to jest nieprawda, on jest bardzo dobry, nawet wersja obronna tego klucza jest dobra, ale to nie jest dobry do wszystkiego, więc coś takiego, kupiłem to w Anglii, miałem bardzo podobny wiele lat temu w Polsce, kto robił meble w latach 80., na początku 90., zwłaszcza ci chłopaki z Elbląga, wszystkich pozdrawiam, to oni wiedzą, że to była podstawa. W tej chwili nie wiem, czy ktoś to używa jeszcze, czy nie, ale jest to zrobione ze stali hartowanej. Co jest fajne w tym? Jest dużo otworów i ja mam poznaczone kolorami, do czego których potrzebuję. To jest naprawdę zrobione solidnie i jeżeli chcemy przesunąć, jak ja widziałem, ktoś tam próbował jakieś podstawki zrobić pod domino, żeby zrobić offset, żeby odsunąć się, nie potrzeba kombinacji. Tu są różne grubości, to pokażę, różne grubości tych listewek. To są takie listki i się składa. Są różne grubości, w zależności od tego, ile chcemy się odsunąć, czy w ogóle chcemy się odsunąć, czy w ogóle chcemy na środku, czy w ogóle na zero. Druga sprawa, jeżeli chcemy dłuższe, to jeżeli wywiercimy, to kołek pasuje idealnie w to, także przekręcamy tylko to na bok, przesuwamy do ostatniego kołka, nakładamy na niego i wiercimy dalej. Możemy wiercić całą listwę, nawet dowolną szerokość. Przedtem ja próbowałem robić to z Ironwood. Pracowało to, ale nie tak dokładnie jak przy tym urządzeniu. Tu mam nawiercone kołki, żeby pokazać, jak jest na zero. To jest normalnie, ja jestem impressed. To jest rewelacja, to urządzenie. I stosuję go już od bardzo dawna. Nawet jest tak spasowane, że nawet ja nie mogę tego rozciągnąć. To znaczy, że trzyma dobrze. Powiem więcej, cholernie dobrze. A tu mam zrobiony chyba offset z tego. Tak, proszę bardzo. Także mówię, w zależności od tego, ile przełożymy sobie tych blaszek,
tyle możemy się odsunąć od zera do, podejrzewam, centymetra. Przychodzi to w zestawach po dwa, jeden jest krótszy, drugi długi. Bardzo fajna firma, podam linka, gdzie to można kupić w Anglii. Tak, czyli jeżeli, co ja sądzę o Biscuits? Z braku laku dobry kit. To jest po prostu za luźno i to, jeżeli się nie ma ktoś innej możliwości i ma tylko lamello, no to wiadomo, że to musi poskręcać, pokombinować. Nie jest to połączenie sztywne, dopóki nie zaschnie klej. Jeżeli zaschnie klej, jest dobre, tak jak każdy inny. Domino jest o tyle dobre, że szybko robi mi na brzegu. Z jednego brzega, z drugiego brzega nam to ustala i potem możemy wkręcić śruby. Ale jeżeli nie możemy wkręcać śrub, bo materiał musi, jest już pomalowany i taki musimy złożyć, to będzie widoczne, to ten przyrząd jest rewelka. I jak widzieliście, nie mogłem tego rozerwać, czyli po prostu to trzyma niesamowicie mocno. I jest niesamowicie dobrze spasowane i jest równo to zrobione. Dobra, zrobione mamy korpusy. Powiem teraz, jak ja łączę plecy i dlaczego. W przeszłości stosowałem takie połączenie, że to jest boczek i po prostu tak jak do tej pory większość ludzi w Polsce robi. Nacięty jest kanałek, plecy wchodzą. Tak to wygląda, mówię o tej stronie. I potem tu jest wycięte całe te kawałek pleców na te pierdoły, które trzymają szafki, na te uchwyty. Niestety dużo ludzi, zwłaszcza ludzi bogatych, nie chce tego wszystkiego badziewia w środku widzieć. Dlatego była konieczność, żeby wymyśleć coś innego. I ja osobiście, jeżeli muszę powiesić szafki, a nieraz robię wysokości 2 metry wiszące i szerokości metrowe się przeważnie robi, duże szafy. I one idą potem, ludzie kładą tam dziesiątki kilogramów talerzy i żeby ta szafka utrzymała się w jednym miejscu, to stosuję plecy 19 mm i po prostu nacięcie takie, o. I tu śrubami centymetrowymi. I jestem wtedy pewny, że wszystko, nawet ściana może paść, a szafka się nie rozpadnie. No wiadomo, 19 mm plecy to są grube. Jeżeli komuś szkoda pieniędzy na takie grube plecy i chce trochę zaoszczędzić, to takiej niższej jakości, do niższej jakości trochę mebli stosuję 12 mm sklejkę. I tak to wygląda. O. I też tu się wierci, przykręca śrubami 5 cm. Śruby stosuję przeważnie, tu mam dużo tych śrub. Potem pokażę, one są, to są komercyjne śruby do skręcania, to nie jest do płyty wiórowej konfirmaty. Do sklejki i do MDF-u mogą być, one są tak zrobione, że są, mają nacięty samonawiercający się czubek i samozagłębiający się łeb i to jest na kwadrat, dlatego są tak łatwe w użyciu, bo nie zmykają. Wiadomo, że Philips to coś tam się, kurczę, 3 razy przykręcić i odkręcić i jest problem. Przy tym można 20 razy wykręcać, odkręcać, nie jest to problem. Kiedyś stosowałem też, nie wiem, który do którego. O, tak, że nacięty był kanał, w boczku, o tu jest bok, i nacięty był taki rabbit, to się nazywa, ale jak to powiedzieć, takie nacięcie w plecach i one wchodzą w ten sposób,
pięknie to wygląda. Problem jest taki, że musicie mieć to zrobione idealnie, bo jak złożycie, nie ma możliwości rozkręcenia tego. Po prostu jest amen. A wiadomo, że ludzie jak robią renowacje w domach i robicie to dobrze, to za 5 lat oni do was też zadzwonią. I dlaczego ja robię to na kołki i na śruby, na te komercyjne, jak widać było w poprzednich filmach, szafki są skręcone na śruby. Te śruby przychodzą cynkowane albo czarne. Czarne są tańsze, więc nieraz używam czarnych, chociaż mam mnóstwo też cynkowanych. Miałem taki przykład niedawno. Montowałem nową kuchnię człowiekowi kilka lat temu i okazało się, że w ciągu tych 5 lat standardy lodówek zwiększyły się, że teraz wszystkie na rynku są wyższe o jakieś 10 cm. On miał lodówkę z końca lat 90., więc pod to zabudowa była zrobiona, a teraz dzwoni do mnie i mówi: Jan, kupiłem lodówkę i ona mi nie wchodzi, czy byś mógł coś zrobić? No więc przeróbka była tego 2 godziny. Zdjęliśmy szafkę, jeżeli to jest wszystko na śruby i na kołki, bez kleju, a i tak trzyma mocno, rozbiliśmy to, przyciąłem górę, przyciąłem drzwiczki, złożyliśmy to do kupy, z powrotem na ścianę, nawet użyliśmy tych samych dziur po śrubach, które mocowały na ścianie, dlatego że jeżeli są belki pionowe, to po prostu przesunęliśmy tylko to do góry i wszystko pasowało. I człowiek był zszokowany, że można to tak szybko zrobić. Ja mówię, gdyby to wszystko było poklejone, to niestety musiałbyś mieć nową szafkę, a w ten sposób to jest po prostu, każda przeróbka jest łatwa. A nigdy nie wiecie, kto do was zadzwoni z powrotem z propozycją, że ej, posłuchaj, potrzebuję, mam większy telewizor, potrzebuję szafki boczne zmniejszyć, bo taką też rzecz robiłem, że zmniejszałem 2 boczne szafki, bo kiedyś standard był 36 cali i to był duży telewizor, a teraz gościu ma 65 plazmy i mówi: ty, no coś potrzeba zrobić, no. Także mówię, ja lubię przerabiać swoje roboty, dlatego że wiem, że to jest łatwo, bo to jest po prostu zrobione dobrze i rozbijalność jest za każdym razem. Wracając do szablonu. Ten szablon przychodzi z takim małym szablonem i z wiertłem i z mosiężną tulejką zaciskową ograniczającą. Tu zrobię wam zdjęcie z tego, z website, ze stroną, gdzie to możecie kupić na wysyłkę. Mój kolega z Kanady to kupował, ja kupowałem, podejrzewam, że wysyłają na cały świat. Mam też polskie czarne wiertła, HSS-y, bardzo dobrze i bardzo dobrze pasują, także mamy już wywiercone otwory pod kołki, pod połączenie. Jakich kołków używać? Są spiralnie ryflowane i prosto ryflowane. Tu na dużych będzie może widać bardziej. Są spiralnie i proste. Spiralne są bardziej drogie, są droższe i niektórzy się spierają, że mocniej trzymają. Ja osobiście uważam, te są łatwiejsze do zrobienia do producenta, dlatego są tańsze. I jeżeli wlejecie nie za dużo kleju, a wbijacie go, ten klej wychodzi, wchodząc w te kanałki, w te ryfle tu, i to trzyma. Jeżeli teoretycznie powinno to samo się dziać na tym spiralnym kanałku. Nie dzieje się tak. Często jest tak, że jeżeli jest blisko brzegu kołek i wbijacie, to wyrwie wam okleinę, bo klej po prostu zostaje wyrzucony. Nie ma tego problemu przy tym, dlatego że ten klej zostaje wyrzucony do góry. To jeżeli od razu składacie to, to nie ma problemu, że musicie to wycierać. Inna sprawa, niektórzy wbijają najpierw kołki wieńce, a potem do tego pasują. Ja pół życia, od 88 roku robię w ten sposób, że najpierw wbijam tu, a potem wlewam klej we wieńce i nie zdarzyło mi się, nie no, przesadziłbym. Raz zdarzyło mi się, że przebiłem, ale na pewno nie więcej niż 2. Raz to pamiętam, jak zaczynałem i to było w białym melaminie.
Ale w sklejce nie zdarzyło mi się nigdy w sklejce tego zrobić. Okej, okay. Macie szafki, macie kołki, jak zawiesić? Wiadomo, że nieważne jakie są plecy grubości, 12 mm, 16, 19 czy grubsze. Czasami jak macie takie grube plecy i jest do czego w ścianie się przykręcić, no to jest bardzo prosto, ale jeżeli ściana jest bardzo krzywa, to trzeba użyć wtedy listew zawieszających. Ja wiem, że można kupić metalowe listwy, kombinacja, szymowanie, czy tam po prostu równanie tego do ściany, ale najprościej większość stolarzy i podejrzewam, że 90% szafek na Manhattanie w Nowym Jorku jest na takich listwach, bądź na takich listwach. Te listwy zawieszające to jest normalna sklejka 3/4, nacięta pod kątem od 45 do 40 stopni. I jedno przyczepiamy do szafki, a mogą to być kawałki, a ciągowo, w zależności ile, załóżmy, jest 5 metrów szafek na ścianie, przybijamy 5 metrów tej listwy, równamy to, żeby było idealnie prosto, pod laser, jeżeli ściana krzywa, łukowa, to odsuwamy, że listwa jak już jest idealnie prosto i potem mamy to na szafce, to po prostu zawieszamy tylko i już, i szafki wiszą. Drugim rodzajem są tak nacięte listwy. Jaka jest różnica? Te jest trudniej zrobić, bo muszą być zrobione dokładnie i trzeba użyć frezarki. Te można naciąć na pile. Problem jest taki, jak musicie to rozebrać. Po jakimś czasie, teoretycznie nie powinno to się zdarzyć, ale wiem i zdarzało się wiele razy moim znajomym, że przy takim zawieszeniu to tak się zakleszczyło, że te szafki nie dały się zdjąć bez uszkodzenia. Uszkodziły się plecy, trzeba wyrwać, trzeba było nowe szafki. Nie dało się rozebrać. Teoretycznie to jest niemożliwe. Dlaczego? Nie wiem. Oni też nie wiedzą, ale tak się zdarzyło, dlatego tańsze szafki robimy na takie listwy, co wiadomo, że jak się zniszczy, to nie będzie szkoda. Droższe szafki specjalnie z lakierami, które są jakieś tam kolory pod klienta dobrane, wybrał, które bardzo ciężko jest zduplikować, żeby zrobić tak samo. Wiadomo, że jak mamy kolor, tak zwany custom color, to robimy to wszystko na raz w jeden dzień. Góra w dwa dni, żeby się nie zmieniła wilgotność i temperatura, bo jak ktoś lakieruje, to wie, że przy innej wilgotności, innej temperaturze ten sam lakier pod tym samym stainem może wyglądać zupełnie inaczej. Dlatego na szafki drogie, które nie chcemy, że nam się zepsuły, a trzeba będzie, jest takie podejrzenie, że mogą być potrzebę, żeby je zdjąć z jakiegoś tam powodu, to stosujemy takie listwy. Odnośnie pleców, jak mówiłem, tych, które się tu frezuje kanał, frezuje się rowek na brzegu tych pleców i zapomniałem powiedzieć, dlaczego jeszcze one są niedobre do składania. Dlatego, że jeżeli robimy to na śrubę, jak przedtem pokazywałem, że jest wybrane całkowicie i jest dookoła, plecy są przykręcone 6-centymetrowymi czy 5,5 cm śrubami, to wszystko trzyma się dookoła z korpusem. Natomiast tu całą tą mówię, że najsłabszy łańcuch jest tak mocny jak najsłabsze ogniwo. Tak samo i w tej szafce. W sklejce ten kawałek trzyma całe plecy i w sklejce to jeszcze to jakoś się trzyma, ale w wiórówce miałem taki przykład, jak szafka była z takiej cheapnej produkcji z Chin i mieliśmy poprawić listwę kolonową, bo właściciel sam sobie te szafki zamontował i przykręcił je po prostu przez plecy do belek w ścianie i to było w miarę, ale
żeby poprawić to listwę koronowo, musieliśmy wejść na drabinę, no i coś tam zrobić. I mój pracownik, który jest cięższy jeszcze ode mnie, wchodząc po drabinie, zachwiał się i złapał się za to szafkę. I okazało się, że to po prostu usłyszeliśmy tylko taki trzask i szafka została odchylona. Okazało się, że to wszystko po prostu się oderwało, bo to było z wiórówki zrobione. No i był problem, oczywiście to naprawiliśmy, ale mówię. Druga sprawa, jeżeli nawet to wszystko wytrzyma, a musicie przerobić tą szafkę, załóżmy zmniejszyć czy coś, to jeżeli macie proste plecy, to przycinacie to na byle jakiej pile i przykręcacie z powrotem, jest ok. A na takich, kiedy macie wpust, to jest już godzina więcej, bo to trzeba albo frezarkę ustawić, albo górnowrzecionowo, albo dolnowrzecionowo, albo jakoś przenośno, albo na pile kombinacje, ale jeżeli jest duża szafa, no to na pile to w pionie uciąć, to kto wciął, to wie, że to małe szanse. Także to odnośnie pleców to tyle. Okej, to by było na tyle.